Żarty jakieś, no cholera. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Zanim jeszcze przejdę do tematu dzisiejszego filmiku, to mam dla was małe ogłoszenie i przypomnienie, że już niedługo, bo 1 października rusza oczywiście projekt Halloween. Ci z was, którzy są ze mną przynajmniej od roku, wiedzą o co chodzi, ale przypomnę oczywiście wszystkim, że projekt Halloween to 31 dni października, przez które codziennie dostajecie ode mnie tutorial, filmik z charakteryzacją, przygotowaną specjalnie, oczywiście na tę okazję. Jest to dla mnie osobiście bardzo ogromne wyzwanie, ale wiem, że jesteście tam, że czekacie też na to wydarzenie i to mnie bardzo podtrzymuje na duchu. Nie jest łatwo to wszystko wykonać, ale powiem wam, że nie jest też łatwo to wszystko wymyślić, opracować i no taka kreatywność na zawołanie nie jest po prostu łatwa. A teraz wracam do tematu, o którym chcę dzisiaj do was pogadać. A chcę do was dzisiaj pogadać o tym właśnie, czyli o farbach, bo jest to kwestia najczęściej poruszana w waszych pytaniach do mnie, czy gdzieś widzę się z kimś osobiście właśnie w kontekście charakteryzacji i malowania, to zawsze to pytanie właśnie pojawia się najczęściej o farby i też właśnie w tej kwestii do mnie piszecie, więc postanowiłam, że zbiorę jak najwięcej informacji w jednym filmiku, tak żeby również mnie było łatwiej po prostu odesłać kogoś do tego filmiku, gdzie wszystko będzie zebrane, skondensowane i mam nadzieję pomocne. Tak więc ten materiał jest zdecydowanie przede wszystkim dla osób, które są zainteresowane tym, żeby same zacząć tworzyć lub tworzą i chcą się czegoś dowiedzieć, chcą się też dowiedzieć po prostu mojego zdania na ten temat i mojego doświadczenia. Ale postaram się tak to ugryźć, żeby nie było nudno, żeby było tutaj jak najwięcej ciekawych dla was informacji, konkretów, które mogą wam się przydać i w jakiś sposób skrócić po prostu poszukiwania tego gdzieś w internecie. A dzisiaj powiem wam wszystko to, co wydaje mi się najistotniejsze na temat farb do ciała. Konkretnie skupię się na jednym typie farb, czyli farbach wodnych. I nie chcę wam tu przynudzać, więc jeśli interesuje was tylko jakieś konkretne zagadnienie czy część tego materiału, pod spodem umieszczę linię czasu, co w której minucie omawiam. Bo to właśnie o te farby pytacie najczęściej, ja tych właśnie farb używam najczęściej, więc wydaje mi się, że tutaj mam najwięcej po prostu do powiedzenia, dlatego właśnie o tym. Jest to taki produkt, od którego najczęściej wydaje mi się zaczyna się przygoda z malowaniem twarzy, ciała, charakteryzacją. Zaznaczam oczywiście, że ja opowiadam tu o swoim doświadczeniu z tymi produktami. Jeśli macie inne doświadczenia albo na przykład chcecie uzupełnić to, co powiedziałam, to gorąco zachęcam, piszcie w komentarzach. Ja się absolutnie nie obrażę. Zanim przejdziemy stricte do farb wodnych, to żeby to wszystko usystematyzować i żebyście po prostu znali wszystkie opcje, co w ogóle możecie nakładać na siebie lub modela czy modelkę, to przejdziemy sobie przez najważniejsze, wydaje mi się, 3 rodzaje farb, ale przejdziemy sobie przez to bardzo króciutko. Zacznę od tych najrzadziej w gruncie rzeczy używanych i od których na pewno nie będziecie zaczynać, ale warto wiedzieć, od farb najbardziej profesjonalnych, czyli do użytku przez profesjonalistów, głównie na planach filmowych, a są to farby aktywowane alkoholem. To jest produkt naprawdę stricte do charakteryzacji. To nie jest coś, czym chcielibyście malować całą twarz lub całe ciało, bo tak, no, one są aktywowane alkoholem, więc trzeba je również zmywać alkoholem. I uwierzcie mi, że to nie jest dobry pomysł na dużą powierzchnię ciała. To są farby używane do zadań specjalnych, powiedzmy, do malowania prostetyków, do malowania elementów charakteryzacji, takich jak rany, siniaki i tak dalej. One mają tę zaletę, że jako jedyne z tych farb wymienianych dzisiaj są całkowicie wodoodporne, to trzeba im przyznać. Nie są może zupełnie trwałe, że nic ich nie ruszy, bo są trochę, powiedzmy, podatne na ścieranie, ale zdecydowanie są najtrwalsze. Ja mam z nimi zdecydowanie najmniejsze doświadczenie, więc wiele wam nie opowiem. Sama dopiero niedawno stałam się dumną właścicielką jednej takiej paletki. Wygląda ona tak. Jest to Skin Illustrator.
Tak jak mówiłam, farby te są aktywowane alkoholem, czyli żeby w ogóle móc nimi malować, potrzebny jest 99% alkohol izopropylowy. A bez niego są po prostu jak kamień, nic, nul, twarde, nic się nie dzieje. Przechodzimy dalej. Następne są farby tłuste, już zdecydowanie częściej używane nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez amatorów. Są też dużo bardziej dostępne i cena też nie jest zaporowa. Te farby są oczywiście na bazie olejów, mają tłustą, kremową konsystencję i do ich aktywowania nie trzeba nic. Po prostu za pomocą palca, pędzla lub gąbki przenosimy farbę z opakowania na skórę. Warto je stosować przede wszystkim do twarzy, na przykład do zmiany koloru skóry czy tego typu efektów. Bardzo ładnie się między sobą blendują, jak to kremowe produkty. Można robić fajne, miękkie przejścia między kolorami, ale trzeba pamiętać, że trzeba je bezwzględnie zawsze dobrze przypudrować, bo inaczej tak samo łatwo jak wyszła z opakowania, tak zejdzie po prostu z naszej skóry. Absolutnie nie są to farby odporne na ścieranie i tego trzeba mieć świadomość. Przypudrowanie oczywiście pomoże, ale nie załatwi całkowicie sprawy. No i właśnie dlatego zdecydowanie odradzam do innych części ciała niż twarz. Wszędzie tam, gdzie się dotykamy, nie jest to absolutnie farba do body paintingu. A mówię o tym dlatego, że dosyć sporo pytań zdarzyło mi się od cosplayerów, czy taka farba nada się właśnie do pomalowania rąk, czy całego ciała, czy nóg. No ja osobiście odradzam taką opcję. A teraz clou programu, czyli farby wodne. I zaznaczam, że zasadniczo nie mówię tu w ogóle o konkretnych markach. Nikt mi za to nie płaci, to jest po prostu filmik, który robię dla Was z informacjami, które gdzieś tam zebrałam przez lata pracy. I marki, które tutaj się pojawiają, to są po prostu farby, które gdzieś tam wypróbowałam i przynajmniej częściowo mogę je polecić i zdecydowanie są bezpieczne w używaniu. Co oczywiście nie znaczy z automatu, że jak jakiejś marki tutaj nie wymienię, to ona jest od razu B i nie można jej używać. To po prostu oznacza, że nie jest przeze mnie używana i tyle. A więc podstawowe zupełnie informacje są takie. Farby wodne to nie są żadne farbki w tubkach, nic z tych rzeczy. To są po prostu takie krążki farby. Ta farba ma postać stałą i niewiele jej przechodzi na skórę po takim dotknięciu. Te farby aktywuje się wodą i dopiero wtedy możemy malować. To jest zupełnie ta sama zasada działania jak w akwarelach. Mają bardzo szerokie zastosowanie, bo możemy nimi zarówno malować dzieci, facepainterzy właśnie takich farb używają. Oczywiście profesjonalni facepainterzy, bo ktoś, kto maluje kredeczkami, to nie jest profesjonalista. Używane są też w charakteryzacji, przy sesjach zdjęciowych, no i oczywiście przy body paintingu. Są stosunkowo tanie i naprawdę wydajne. Jeśli miałabym je porównywać z farbami tłustymi, jeżeli w ogóle takie porównanie ma sens, bo to są zupełnie inne produkty, to te farby, może jeśli chodzi o blendowanie kolorów, nie są tak dobre jak tłuste farby. I ich wykończenie, no nie jest naturalne. Z bliska widać, że mamy coś na twarzy. One też mają taki w większości lekko połyskujący finish, więc troszeczkę to widać na przykład w kamerze. Natomiast plus jest taki, że możemy nimi namalować dosłownie wszystko. Są doskonałe do jakiejś tam precyzyjnej roboty, kropek, kresek i tak dalej. Więc myślę, że przy wyborze farb najważniejsze jest to, żeby po prostu wiedzieć, jaki efekt chcemy uzyskać, do czego konkretnie potrzebujemy i pod to wybrać produkt. I teraz coś, co zdecydowanie trzeba wiedzieć, zanim kupimy farby. Rodzaje farb wodnych i ich plusy i minusy. Podział, który ja tu zastosuję, jest to podział ze względu na skład. I tak, farby wodne do malowania twarzy i ciała dzielimy na te na bazie gliceryny i na bazie wosku. Zasada działania jest dokładnie ta sama i te farby służą do dokładnie tego samego. I na pierwszy rzut oka niewiele się między sobą różnią, ale zaraz je porównamy ze sobą i powiemy sobie o plusach i minusach. Plusy farb na bazie gliceryny, które ja zauważyłam, są takie. Mają bardzo ładne, delikatne kolory, jeżeli szukacie czegoś
pastelowego, niekoniecznie bardzo rażącego koloru, to wśród tych farb na pewno coś ciekawego znajdziecie. Są bardzo dobre jako baza kolorystyczna i wszędzie tam, gdzie chcemy pokryć dość dużą powierzchnię skóry. Jak na farby wodne, to dosyć ładnie się ze sobą blendują, pewnie przez swoją dosyć kremową konsystencję. Są bardzo wydajne, między innymi dlatego, że jesteśmy w stanie położyć bardzo cienką warstwę farby. I jeżeli nie przeszkadza nam to, że krycie może nie być stuprocentowe, to jest idealnie. Jeśli chodzi o wady tego typu farb, widzę to tak. Nie liczyłabym tutaj na uzyskanie bardzo nasyconego koloru i stuprocentowego krycia. Nie jest to też najlepszy wybór, jeżeli chodzi o wszelką taką precyzyjną pracę. Tak jak mówiłam, zdecydowanie są lepsze jako baza, a nie jako farba do precyzyjnego malowania. W przypadku tych farb nie za dobrze wychodzi nakładanie jednego koloru na drugi. Zazwyczaj kończy się to przemieszaniem tych dwóch kolorów. Jeśli chodzi o farby na bazie wosku, to sprawa ma się tak. Plusem jest na pewno duży wybór bardzo nasyconych kolorów. Pigmentacja jest tutaj rewelacyjna i taki kolor, jak macie w pudełeczku, taki uzyskacie na skórze. Są zdecydowanie bardziej odporne na ścieranie i przez to ich trwałość jest naprawdę rewelacyjna. Mają świetne krycie. Jedna warstwa farby to jest właściwie stuprocentowe krycie. Są doskonałe do precyzyjnego malowania. Wszelkie kreski, kropki to właśnie tymi farbami wychodzą najlepiej. Dlatego zdecydowanie warto mieć w kufrze przynajmniej czarną albo czarną i białą z tego typu farb właśnie. Kolory nałożone jeden na drugi w bardzo nieznacznym stopniu mieszają się ze sobą. Dlatego jeżeli na przykład namalujecie coś czarnego lub białego na innym kolorze, w ogóle Wam się to nie wymiesza i kolory będą nadal bardzo wyraziste i nasycone. A jeśli chodzi o wady, gorzej się ze sobą blendują i żeby połączyć te kolory, trzeba mieć już troszeczkę wprawy. Nakłada je się dosyć grubą warstwą, co oczywiście ma swoją zaletę, bo uzyskujemy bardzo dobre krycie. Natomiast przez to te farby są też trochę mniej wydajne, bo szybciej je zużywamy. No i na pewno trzeba się nauczyć z nimi pracować tak, żeby nakładać tę warstwę po prostu jak najcieńszą. No i chyba to są najważniejsze wady. Nie będę się już wysilać, żeby wymyślać jakieś kolejne. Jedna taka malutka wprawdzie, ale jednak wada ogólnie farb aktywowanych wodą, która przychodzi mi teraz do głowy, jest taka, że o ile są bardzo łatwo zmywalne, bo wystarczy woda, mydło, wilgotna chusteczka i po prostu schodzą, to rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że lekko farbują skórę. Zauważyłam, że bywa taki problem z zielonym i niebieskim barwnikiem i to też pewnie nie na każdej skórze. Ja zauważyłam, że jedyny problem, jaki mam, to w okolicy pach. Z tego miejsca zielona farba po prostu nie chce puścić, ale da się z tym żyć. Jeżeli chodzi o marki te przetestowane przeze mnie i dostępne w Polsce, to z farb glicerynowych jest zdecydowanie większy wybór. Są to z Nazaru, najtańsza obecnie opcja, jak najbardziej dobra na początek. Kolory nie są zbyt nasycone, ale są spoko jako baza. Superstar, chyba moje ulubione w tym momencie z farb glicerynowych. Zdecydowanie najlepszy wybór kolorów i rewelacyjne naprawdę farby metaliczne. Srebro, złoto, wymiata. Mayron. Te farby są zdecydowanie droższe od tych poprzednich, ale jakość jest naprawdę dobra i mają fajne, takie pudrowe wykończenie. Kryolan również ma farby wodne, z tymi mam najmniej do czynienia, ale na tyle, na ile miałam, to mogę powiedzieć tylko, że cena jest moim zdaniem niewspółmierna do jakości. Jeśli chodzi o farby na bazie wosku, to mamy w Polsce dosyć mały wybór, bo z tego, co się orientuję, to póki co dostępne są Diamond Effects i Party Explosion. Tutaj nie będę poszczególnych omawiać, bo wydaje mi się, że są bardzo, bardzo porównywalne, jeśli nie identyczne. I obie są naprawdę bardzo dobre i godne polecenia. Na sam koniec dam Wam jeszcze tylko kilka wskazówek co do użytkowania. Na więcej już myślę nie starczy nam czasu. Ale jeżeli chcielibyście więcej się dowiedzieć o samej właśnie technice malowania takimi farbami, to piszcie, mogę zrobić o tym osobny filmik. A więc z najważniejszych rzeczy to zdecydowanie polecam zaopatrzyć się w po prostu taki spryskiwacz, może być z odzysku jak najbardziej. Jest to dużo lepsza metoda niż za każdym razem moczenie pędzla w brudnej wodzie. Po prostu spryskujemy farbę wodą i jest gotowa do użytku. Pędzle, których używamy do tego typu farb, muszą to być pędzle syntetyczne.
Mogą być takie kupione w sklepie dla plastików lub takie specjalnie do tego przeznaczone. Odradzam wykorzystywanie tutaj pędzli kosmetycznych, bo nie do tego są stworzone. Kiedy farbę mamy już spryskaną wodą, po prostu musimy z niej zrobić taką pastę i możemy malować. Możemy również używać gąbeczek, ale zdecydowanie odradzam tutaj gąbeczki silikonowe, takie jak do podkładów. Nie warto tutaj też kombinować z beauty blenderem. Zdecydowanie lepiej zaopatrzyć się w specjalną gąbeczkę do tego typu farb. Takie gąbeczki nie są drogie, bo jest to koszt rzędu 2 czy 5 zł za takie kółeczko. Takie kółeczko natomiast potem przecinamy na pół lub na ćwiartki i naprawdę świetny deal. Jeśli chodzi o malowanie gąbką, to taka moja ekspresowa rada jest taka, że nie malujemy ją pocierając, ale tapując czy przyciskając po prostu. I to tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje na temat farb wodnych do twarzy i ciała. Jeżeli jest coś, czego chcielibyście jeszcze się dowiedzieć, to oczywiście śmiało piszcie. Ja jeszcze raz gorąco Was zapraszam do tego, żebyście byli ze mną już wkrótce, kiedy zacznie się projekt Halloween i przez cały oczywiście październik. Dzięki, że wysłuchaliście dzisiaj moją gadaninę i do zobaczenia wkrótce. Ping.